czołem ludziska. Z tej strony Siedemaszek. A ty jesteś co? Korle Siąd? Nie, ty jesteś Zerorle. Nie. 70, czyli masz 10. Czyli nie, 7-0, czyli jesteś 0. Korle no. Dziesiona, no. Korle Dziesiona. Staszek 20. 20, czy jak? Nie rozumiem. Wytłumacz ten dowcip, bo jakiś jest. No, miałeś głęboki. Być taki, wiesz, taki 20-letni Staszek, no tak w odniesieniu do twojego wieku? Zostawiliśmy jeszcze swoje postacie z super ekstra wyjątkowego odcinka 69. Nie chciało nam się po prostu przerzucać. Nie chciało nam się autentycznie zmieniać postaci na dzisiaj, bo to, wiecie, nagranie zawsze podwójne u nas. Z rozpędu. Ale są dzisiaj fajne plany, co dzisiaj porobić. Już po sobie poregenerowałem wszystkie surowce, które trzeba. Założyłem z powrotem kulankę, bo idziemy zacząć znowu od wdowy. Ja tak sobie myślałem, kurczę, może to jednak pójdę sam na tę wdowę, ale z drugiej strony myślę, pójdę sobie na wdowę kiedyś sam, ale dzisiaj spróbujemy ją zrobić w jajko i ją po prostu zgładzić. To nie musi być piękna zagłada. To ma być zdobycie jeszcze jednego jadu, żeby zobaczyć, jak wygląda set z czarnej wdowy. Jaki jest bonus z tego. Ale żeby to zrobić jeszcze lepiej, to... A, miałem zamienić sobie tarczę i co zrobiłem? Nie zamieniłem tych tarcz? Kurczę. Rdzawa tarcza. Gdzie ona jest? Tu. Czyli cyk i cyk. Dlaczego rdzawa tarcza? Dlatego, że ponieważ Iżbo, no kurde, no co wam będę tłumaczył. Rdzawa tarcza, ponieważ z rdzawą włócznią wydaje mi się lepszym zestawem na walkę z wdową, bo to zawsze trochę tam obniży jej obronę. Tak? Rdza coś tam robi jej szybki atak. Utożsamiasz się z rdzą, tak? Tak, utożsamiam się z rdzą. W sumie to mógłbym również na nią wziąć i hełm kulanki. Proszę bardzo, robię cały set kulankowy na wdowę. O, Jezus, jestem nieprzyzwyczajony do tej twarzy, muszę głosu, przyznać. I głosu, tak, też. Więc na razie zostawiamy, tu widzicie, że już jest, kurczę, już jest, kurczę, na ramienniki wdowy, tu wdowa już jest ładnie porobiona na wysokie poziomy. Idziemy. Bo wdowa się zryspiła na zamku, tak, więc to jest start, ale oczywiście jeszcze muszę być przygotowany na to, więc biorę sobie. Czekaj, a to my musimy przez to zbagowane te lecieć? Co zbagowane? Na zamek, no taka, co przez róże gdzieś tam się przebijała, czy coś. Ale to w powrocie tylko, to się nie musisz przejmować. Kurczę, jak to nie ukończono? A, ukończono, tylko się psuje, aha, dobra. Nie, bo zrobiłem jedzenie zapasowe i... Jak chcesz, to możesz chcesz kotleta? Chociaż ty walczysz z daleka, to tobie kotlet potrzebny. Nie, to mi się też podoba w komentarzach, nie? Że jest takie założenie, że czemu nie walczysz na bezpośrednio, a później, a po co ci ta broń? Po co ci tamta broń? Po co ci tylko kusze? Jedzenie, po co ci jedzenie, po co ci smoothies, nie? Po co ci wzmocnienia, po co ci brukselka mięsna, nie? I tak później, że tylko marnuje, no ale to... Wychodzę z założenia, że najpierw trzeba mieć coś do walki bezpośredniej, żeby walczyć bezpośrednio, nie? Dlatego mam kosę już. Masz kosę. No to już powinnaś mieć zawsze zapas tych bandaży, jakiś tam smoothies w razie czego. Mam 5 bandaży. No Jezus. No dobrze, no ja zawsze mam max taki, ale ja to piję się, wiesz. Cyk, pyk, jedziemy. Dobra. Lecisz? Lecimy, jadę za tobą. Więc to chyba ma kosa jest niezbywalna. No. Co jest? Niezmywalna? Niezbywalna. No ja na razie, A, tu sobie zrobimy, słuchaj, punkt odrodzenia jeszcze. No, więc plan mam taki, że jak będę miał odcinek solo bez Staszka, to będę wtedy walczył bezpośrednio. Czekam na to. Nie wiem, jak to zrobisz, bo serwer stoi u mnie, ale... Zobaczymy. Słowo się rzekło. Czekamy na odcinek solo Korle. Jestem ciekaw, czym byś wypełnił odcinek solo. Miłością. Jestem bardzo ciekawy. No, ja wiem, że ty zawsze wypełniasz wszystko miłością. Ale już nie mamy odcinku. Mam kleszcza, o! A czemu to nie robi na nie obrażeń? O, odporne... pewnie odporne na rąbane. No widzisz? Tak, chodź to porąbane kleszczo. Patrzymy solo. Proszę bardzo, obserwujemy solo Korle z kleszczem. Patrz jak ładnie bije. Widzisz, potrafię się nawet bronić przed nim. Cyk, o, i leży. Wyobrażasz sobie to? To teraz chcę to zobaczyć z czarną wdową, proszę bardzo. Obserwujemy, jak bijesz się z czarną wdową kosą. To nie jest odcinek solo?
Powiedział ten, który... Ile masz czarnych wdów na koncie? No, a ty będziesz no. tak co odcinek pytał? Będę, jak za każdym razem powiesz, że jesteś z czarną wdową solo. A gdzie jest czarna wdowa, w ogóle tak z ciekawości? No czarna jak to, gdzie wdowa. Idziemy pod kamień. Tam, gdzie zwykle. Kucie świeże, pikantne, słabość, okej. Okay. Co? Nie, to ja wiem, tylko ja bardziej na kartach patrzyłem, gdzie jest czarna wdowa, to tam... Ty mówiłeś o... Ty wymieniłeś słabości wdowy, która nie ma słabości? O co chodzi teraz? To czekaj, czarną wdówkę sprawdziłem? A, no. Możliwe, to okej, okay, czarna wdowa. Czarna wdowa nie ma słabości. Ma słabość do mnie. Na pewno. Wbudowaną. Mhm. Patrzę na ciebie i od razu ginie. To co, jesteś gotowy? Strzelam w nią, nie? Co? Gdzie? Trzeba przygotować się najpierw na zabawę z nią przecież. Teoretycznie czy praktycznie? Praktycznie. A to znaczy, że... O kurczę, tu nie ma tej? O, myślałem, że tutaj są te, słuchaj. Wiesz, jak coś mówisz, to ja ją wyciągam jednym strzałem, no. Dobra. Bo ja myślałem, że zrobimy jeszcze taki bajer. A już myślę, że dobra, to że już wyciągać. Nie, bo myślałem jeszcze, że zrobimy taki numer, który widziałem w komentarzach. Bo tu jest bardzo fajne miejsce, żeby ją zamurować ścianą. Tylko nie wziąłem grzybów ze sobą, niestety. Taka jestem lama. Zapomniałem grzybowej grzybawki wziąć. Czemu chcesz zamurować wdowę? Chcę zamurować wdowę, żebyśmy mogli ją po prostu na spokojnie sobie tutaj, wiesz, cyk, pyk, myk, nie? Żeby się nie bić a z nią. A od kiedy ty taki cyk, pyk, myk, żeby się nie bić? A żeby inaczej ją pokonać. No. Żeby inaczej. Ja mam w planach solo wdowę. A miny? Ale mina byłaby ciekawa na wdowę, muszę przyznać. No. Dobra, to ja tu popilnuj jej tam, ewentualnie zrób ją solo. No. A ja zbiorę trochę trawy. A, aha! Tu nie ma trawy, tu jest żuk. Kurczę, tu w ogóle trawy nie ma w tej okolicy. To jest jaka głupota jakaś, absolutna. No. Dobra, trawa chyba tutaj. Spróbujemy co? Zatem ją w klasyczny sposób, no, wyciągniesz ją to i... Wyciągać już ją? Nie! Bo jeszcze... No. Mutacje. No. Ja muszę być przygotowany, nie tak jak ty. A, jedziemy. Zaraz kotlecik z czarnego żółcia. Stajesz najsilniejszym stworzeniem w ogrodzie, jesteś w stanie wydobyć ukrytą moc broń wykonanej z bossów. Nie mam czegoś takiego przy sobie. A jak jest bonus za włócznie? Ataki szarżujące włóczniami zadaje dodatkowe obrażenia. A, ładowane. To nie. To mnie nie interesuje. Ja sobie w takim wypadku odpalę szokujące rozwolnienie. O. I jest gituwa. Dobra. Coś takiego. Co? Wyciągać ją? Czekaj, zrobię zapis przecież jeszcze. Nie, muszę być gotowy do walki, nie tak jak ty. Hura i potem śmierć. Ale teraz wiesz co, ale będzie piękne. Przygotowałem się, jestem gotowy. 3 sekundy nie żyję, nie? A przygotowywał się cały odcinek. Ale inna rzecz. Hura, potem śmierć. A kto ma bonus 3x3 do podnoszenia przyjaciół? No mam nadzieję, że ty, a nie wdowa. No ja. Dobra, no. Cyk, jedno jedzonko. Cyk, drugie jedzonko. I zaraz śmierć, nie? I po krzyku. A ja tu podstawowy pancerz, jakiś pierwszy lepszy byle, żeby w część biegać. O kurczę, czy doleci moja strzasta? No, bo wiesz, czas trwania. No. Wiesz, bo to... No, świetnie! No, byłeś tak gotowy, tak miałeś ją na muszce. I co? No, wiesz co, kamień mi zasłania, ale to czemu ostatnio wbiło? To co? Czekam. Bo gadają. Jest trafiona. Tylko nie wiem, czy małe nie przylecą. O, idzie poszła. Na ciebie, świetnie. No, patrz jak to jest ładnie. Kurde, a mitrydatyta, też mnie włączyłem! Wiedziałem, że zapomnę. Dobra, ale lecimy tak na... Tak się tak? Perfekcyjne bloki idziemy, dobra. Dobra, jest perfekcyjny blok. Zapomniałem mitrydatyta. Dwa pajączki wokół niej biegają, tak? Tylko niepotrzebnie te małe pajączki pobiegły do środka, no. Jest prunt. A czekaj, jakbym kwaśną laskę wyciągnął? To co ja z łuku walę? Cyk! Uwaga, idą małe, idzie cała ekipa małych! Dobra, to ja uciekam na razie. Dobra. Ale tu tym prądem ładuję. Mam nadzieję, że ładuję. Dobra, na razie uciekłem na chwilę. Dobra, stuna ma. Ma stuna, ale małe pojączki na początku trzeba wykończyć. Nie no. O, przyszły tutaj! A to mędy. Co, wykańczasz je? Tak. Czarne wdówki już, leży. No powiem ci, że ta laska kwaśna jak nie trafi bezpośrednio, to te takie od nogi to jest tyle co nic. Dobra, bij w nią. No, biją właśnie, tak możesz też bić. A ja sobie przestawię szybko mitry tatytatyzm, bo zapomniałem. Dobra, to zawsze zmniejszone jeden z trzech. O kurde, prawie wskoczyła! Ale ty wiesz co? Została znerfiona. Widzisz, i nie krzyczałem. Jestem pod wrażeniem. Słuchaj, ona została znerfiona, ta czarna wdowa, co? Bo przed niżej update'em... Skacze? Tak, przed update'em ona potrafiła spokojnie wskoczyć tu na górę.
Oj, tam przed update'em to po prostu ja ją trzymam, że jej walę na twarz, jak tylko próbuję wejść wyżej. To nie jest tak, że... I co, na gotowe mówisz, wbijasz już? Uważaj, tak, no, małe masz. Zdrowia ma, to rzeczywiście gotowe. No. Dobra, muszę wykończyć maluchy. Dobrze, na razie. Patrz. Maluchy też. Wow, bo dużo mnie atakuje. Jak pilnujesz dłużej? Jak pilnujesz dłużej? W małej, w duże. I we mnie. Patrz, patrz, patrz. Dużo już pół życia nie ma. Jeszcze nawet tego czasu nie oddałeś, nie? To jest co? Ani jednego. No bij. No. Kurde, znowu źle. Ona ma czasami takie... A, teraz się udało. Ona czasami ma takie ataki, że w sumie nie wiadomo, czy ona atakuje, czy nie. Smoothie? Kurczę, ale no właśnie, łuk chyba jest bez sensu. Czemu? Nie, bo muszę trafiać tak jakby w powietrze, a nie w nią, nie? Co to się stało? O, przywołał no ten się kolega! Przyszedł mój, no. Żuczek! Mrówka. Mrówka, no. Biedronka. Uf, Biedronek, dobra, poczekamy przyszedł, chwilę. O. Biedronek, dobra. Chwila przerwy, chwila oddechu. O, no ty, już porobione! Ile będzie tych jadów? Żadnego! Żadnego jadu! Dlaczego? Ładujemy save'a. Żadnego jadu nie ma. Masz małe pająki chociaż. Nie no, bez jadu, bez sensu. Przyszedłem tu po jad, miała być ostatnia ziomeczka, ostatnia wdówka, a ona nie dała żadnego jadu. Dała ostatnio 4, teraz dała 0. A jeden jad jest potrzebny tylko. Chcesz mi odebrać chwałę, że ja ją Hałwę. Zrobiłem na solo? Chwałę chcę ci odebrać. Oby tylko ten jad wyleciał teraz. Mam już dość walki z wdowami. Na jakiś czas. Dobra, leży. I? Lecę po strzałę. I? Nie ma! To samo! A może z góry jest już, wiesz, zaprogramowane, wiesz co? Co wypadnie w danej walce? Wygląda na to, ten nasz test, szanowni państwo, pokazał, że prawdopodobnie, kiedy spawnuje się potwór, to już jest to ustalone, od razu, co z niego wypadnie. Tak, spawnuje się lód, bo dokładnie, wydaje mi się, że dokładnie to samo wypadło, czyli jeden kieł czarnej wdowy i dwa kawałki pająka. Chyba było dokładnie tak samo poprzednio. Czyli nie można to ładnie tego tak zcheezować, że załaduję sobie i znajdę inny lód. Otóż wychodzi na to, że nie. Nie wypada jad, to nie wypada. Chyba, że mamy takiego pecha, że dwa razy wypadło zero. To samo. Pytanie w takim wypadku do komentarzy. Czy ktoś z was testował takie rzeczy? O ile ktoś w ogóle korzysta z takich sztuczek, że wiesz, a ładuje save'a jeszcze raz, zobacz. Jeszcze czas, tak? To trochę miało, trochę miało zaoszczędzić czasu, żeby nie trzeba było iść na jeszcze jedną wdowę, szczególnie, że ta jest bardzo wygodna do ataku. Bo siedzi sobie w knajpie i o. No niestety, nie będę miał pełnego setu z wdowy jeszcze, nie zobaczymy co to robi. Ale chętnie po ten set wdowy jeszcze wrócę do domu teraz. Jeszcze mszyce. O, ekstra. Sobie zjem jeszcze mszyce. Więc słuchajcie, no to był pierwsza zabawa. Miała być pierwszy plan, że mamy już set wdowy, zapominamy o wdowach do końca gry. Przynajmniej oficjalnie. Okazuje się, że niestety nie jest tak pięknie, jakby się chciało. Gdzie ty zasuwasz? Gdzie ty idziesz? Ja zobaczę, czy nie ma legendarnego mniszka tutaj gdzieś. No. Dobrze, zobacz, czy nie ma legendarnego mniszka. A wymieniliśmy się tą miętową laską i miałem jej używać, a i tak poszedłem na solo no. teraz. No, widzisz. Jakoś tak ciągnie mnie na solo zawsze. Możesz mieć miętową laskę, nie? Zawsze to tak. Znaczy powiem ci, że cokolwiek na jakiś większy, mniejszy dystans rzeczywiście jest przydatne. Szczególnie na jakieś biedronki albo inne dziadostwa. To jest rzeczywiście spoko. Więc plan jest taki, żeby poeksplorować dzisiaj zwaloną kłodę. Już trochę na 6-9 by pasowało, ale tam też jest ćma. A my chcemy trochę jeszcze pobić ćmy, żeby Korle miał nową zbroję. Skoro ja mam nową zbroję i Korle ma nową broń też, to zrobimy ci jeszcze ci lepiej zbroję zrobimy. Pod broń. Tak. Zrobimy ci jeszcze... No kurczę, co za pech, no. Zbroję tak dawno mi... Legendarna rzęska mniszka nie wypadła. Ale to jest ciekawe, mi się wydawało, że zawsze w konkretnym miejscu to jest gwarantowana ten mniszek. On nie jest gwarantowany, nie. On ma szansę na to, że wypadnie tam. Tak, to jest jak szansa na sukces. Co za głupota. To co, do bazy i na konar? Tak. A która godzina? Pff, 16. Przecież ja mam larwę, zobaczę jak moja... Broń działa na larwę. Ła kurczę, ja jestem gotowy walczyć tu ze wszystkim, co ten świat nam tylko. No wiesz, masz najlepszą broń prawdopodobnie gry. Ta kosa. Gry zaraz najlepszą. No a nie?
Modliszka? Endgame'owy dodatkowy opcjonalny boss? Łatwiejsza niż Matka Roju. No... Łatwiejsza niż Matka Roju. No nie wiem. No przynajmniej jak się ze mną walczy, no. Ja czułem, że łatwiej mi było zabić Matulę. Chociaż tutaj za pierwszym razem, a Matula padła, nie? Padliśmy od Matuli. Do tego zmierzam. O to ci chodzi pewnie, no dobra. I mamy za sobą kolejną upojną noc, szanowni państwo. Czemu jeszcze nie mamy dwóch łóżek? Może ale dlatego. Ale podsumowanie nocy. Zabiłem dwa świetliki, zabiłem jednego komara, pająka łąkowego. Co zrobiłeś? Kogo zabiłeś tej nocy? Przygotowałem cały zestaw rzeczy, żebyśmy mogli iść i czuć się bezpiecznie podczas tej drogi. Porobiłem osełki, dobrze. Ulepszyłem bronie niektóre, a raczej starałem się je ulepszyć. A to mogę ulepszyć coś sobie? A co byś chciał sobie ulepszać? No, kuszę masz mieć na maksa ulepszoną, to na pewno. A to w sumie, czy ja mam kuszę na maksa? O, a ja mam kuszę na poziomie 6, to mógłbym jeszcze bardziej. A potężny sobie kawał, ale nie, bo 10 potężnych kawałów. O kurka, tak... faktycznie. No. Grubo już chcą, ale no wiesz... Dobrze, miałem ulepszyć sobie też nożyk, ale dobra, słuchaj, w piecu jest chyba 5 kawałów. Jakbyś dorzucił, to 10 kawałów leci i masz ulepszenie. Boisz? No, zrób sobie dzisiaj to. Dzisiaj to masz dobry dzień, no. No, miły jestem dzisiaj wyjątkowo, nie? Pozwalam ci tyle rzeczy ulepszać. No. Ojej. To rzeczywiście, ale powiem ci, że wiesz, to ulepszenie kuszy na kolejny poziom, to zwiększy mocno bezpieczeństwo naszej ja mam nadzieję. Więc ulepszaj. Potężny klejnot 5, gdzie jest? No, i co byś jeszcze chciał? Jeszcze co? No, lepszą kuszę. No ja wiem. Potężny klejnot, zobaczmy. Jak pójdziesz ze mną kiedyś znowu pod ziemię i pozbieramy chrząszcze, chrabąszcze, to wtedy chętnie. Dobra. Nie no, lecimy na ćmę. Więc jak będzie strój z ćmy, to tam coś będzie można też... No właśnie zrobiłem, zapadałem 5 potężnych kawałów, żebyś miał jeszcze potężniejsze. Aha. Więc 5 kawałów się będzie robiło. A masz dalej ten kalendarz przy sobie? A, mam. Chcesz kolejny dowcip z kalendarza? Dajesz, potężny kawał. No jest, dobra, potężny kawał, uwaga. Jak coś rozwali. Rozmawiają dwie przyjaciółki. Podobno takie wielkie mrozy były 50 lat temu. Tak? Opowiedz, jak to było. To jest po prostu tak bardzo. I to mnie bawi najbardziej, że to kiedyś było zabawne chyba. Skoro ludzie... Chyba ludzi to bawiło kiedyś. Ja nie wiem, ja to czuję jeden wielki cringe. Tylko i... Brzmi jak takie... Jak nasze dowcipy. Trochę tak, no. Wychowaliśmy się na takich, nie? Ale to brzmi jak takie kawały z nawet nie czasopism, tylko z gazet lokalnych. No, Tak, to już jest ten trzeba poziom. Trzeba codziennie coś wymyślić, no to nie jest łatwo wymyślić, więc trzeba cokolwiek wymyślić. No, więc to każda rzecz śmieszna. Dobra, więc jaki jest plan? Plan jest, słuchajcie, eksploracyjny. Ja już jadę. Dobrze, jedziesz. Ja się musiałem 5 razy upewnić, czy wszystko mam. Bo potem pójdę bez ważnej, kluczowej rzeczy. Jedziemy, słuchajcie, zeksplorować miejsce, którego nie eksplorowaliśmy jeszcze. Czyli, no oczywiście mnie jara opona, więc ja do opony wskakuję na początek. O, potem ja zwalona. Kłoda. Co? O kurczę, ja pojechałem na korzeń, znaczy na kłodę. A to jest dobrze, obok siebie, gdzie jest ta opona? Dobrze, to się spotkamy po drodze, nie? Się spotkamy. Może jakieś pająki ubiję w międzyczasie. Może. No. Ćma jeszcze była co prawda na zamku, ale wiemy, że ćma też siedzi na górze tego konara gdzieś. Ona tam gdzieś jest, bo widzieliśmy też na mapie. Mhm. Więc no. Więc jest plan, żeby odwiedzić konar, bo tam jest... W ogóle też ktoś z was pisał, że na ten konar w ogóle skrywa jakiś sekret. Jak się go dokładnie obada, dokładnie obejdzie, gdzieś tam i tak samo w murku. Wow! O. Trawa wyrosła nam po drodze. No, o tym mówię. I to taka, co mówiłem ci, że nie można jej nawet zdjąć. Nie można? No, chyba coś nie, postawiliście, no. Bo trawy tam nie można zniszczyć. Jak tego i... Tak mnie słuchasz, he? Tak mnie słuchasz. Ale to nie wiedziałem, że ty tu jechałeś po coś, to po co jechałem. Tu jechałeś beze mnie? To było do powrotu, więc trzeba będzie przestawić, słuchaj, zniszczyć niestety połączenie, przestawić kolec. Możemy to zrobić jeszcze. Oj, czekaj, bo ja za daleko polecę i znowu wpadnę w elektrykę. Nie chcę tego zrobić. A wziąłeś brać prezent ode mnie? Tak, wziąłem prezent od ciebie, mam latajkę zapasową. Trzeba będzie to poprawić po prostu, bo będzie to mega denerwujące, jak nie będziemy mogli sobie wrócić do domu na spokojnie z tego korzenia. Mhm. Jakieś
tekstury tego liścia wydają się jakieś niedorobione. O, dziwne, ząbek tu jest chyba. Ło, w tym kółku jest chyba ząbek. Dawno się już nie rozglądałem za takimi rzeczami. Ja liczę, nie na, ja liczę teraz na dużo marmuru i kwarcytu, bo żeśmy naużywali tego. Skarb! Tu jest skarb! I wymaga jakiegoś lepkiego klucza. Co mnie atakuje? Iglik? Iglik. A nie mamy żadnych lepkich kluczy? No właśnie, nie mamy klucza. O kurcze. A tu jest... To w tym coś jest? O panie, skarb! Dobrze, ale jak... Wykryto zagrożenie, super. Dobra, to ząbek jest... Okej, ząbek jest w skrzyni, to dlatego pipka. Dlatego pipka. Co? Pipka. Dlatego? No pipka okay. W sensie wydaje dźwięki pip. No. Nie wyobrażaj sobie niczego więcej. Wiem, że u ciebie ciężko, nie wyobrażaj sobie takich rzeczy. Ty, a gdzie zbyście z tej opony? Bipka lepiej by brzmiało, tam byłoby. Kurde. Byłoby! Ty, ale wyjście teraz... O Jezus! Wyjście z tej opony to jest skakanie po liściach. No idealnie. Powiedz mi, szyszki nam się przydadzą do czegoś, tak, czy nie? Tak, zbieraj szyszki. A, okej. Okay. Zbieram szyszki i kamienie. Tak, kamienie się przydadzą do budowy. No bo tak, bo się możecie zastanawiać, pewnie już pisaliście. Najlepsze jest to, że nie powiedzieliśmy chyba tego na twoim spotkaniu. I tak wszyscy myśleli, że będziemy się budować i będziemy się bronić, a my robimy inne rzeczy. Wymyśliliśmy sobie to w taki sposób, żeby w związku ze związkiem, że idą święta i za chwilę będzie mało czasu na nagranie, jeszcze mniej czasu na nagrywanie, bo to zawsze jakieś aktywności są, to wymyśliliśmy sobie to w taki sposób, że po prostu postaramy się wybronić jako wielki finał w tym roku, ale po świętach. Wow, co mnie tutaj? Kto gazem wali w tej ok... Jok, zaraz zginę? Pewnie czemu? Odorek Zieleniak. Co? Odorek Zieleniak może. Zieleniak chyba, no czy tu wjechał, ale kurczę, mi się tak dobrze na liściu stało. Tak, Zieleniak jeszcze skacze na mnie! Co on nagle się zjawił znikąd? No. A to Zieleniak. No tak mi dobrze tam się biegało. Więc, no, plan jest taki, że powalczymy. Oczywiście, że będziemy chcieli zrobić tę fabułę w tym roku jeszcze, żeby mieć zamknięty temat fabularny. Ale... Kurde, no tu się nie da wskoczyć. Ale... To na spokojnie, kiedy sobie święta miną, spokojna głowa będzie, nikt nie będzie się do niczego spieszył, bo trzeba szykować na święta, robić zapasy odcinków, te sprawy, wiadomo jak to jest w święta. Więc na luzie po świętach będziemy budować i blokować, tak? I teraz tak. No, jeszcze to kończę szybko, bo zapomnę. Klucz. Dobra. Gdybyście mogli chociaż nas leciutko naprowadzić, gdzie jest ten klucz, oczywiście bez dokładnych miejsc, leciutko. Jakoś tutaj może jakoś gdzieś na mapie coś tutaj, jakiś screenshot, coś, jakiś teren, jakieś kółeczko, gdzie w tym miejscu szukać klucza. Zwykle klucz, nazwa klucza sugerowała, lepki klucz może oznaczać, że jest przylepiony do jakiejś gumy. Nie wiem, tak sobie teraz myślę, albo gdzieś w cukierkach schowany, gdzieś musi być klucz tutaj. Może uda nam się to znaleźć samemu, ale ja się obawiam, czy on nie może być gdzieś na murku. A weź zeskanuj cały murek. Czekaj. Czemu ty wychodzisz z założenia, że jak lepki, to musi być słodkie, a nie słone na przykład? A ja nie wiem, co ty próbowałeś w życiu, co wydaje ci się, że jest lepkie i jest słone. Ja nie chcę wnikać. Kogel mogel taki. Sól dodana zamiast cukru. A to ja nie piłem takich rzeczy nigdy. Kogel mogel? Ja w ogóle nie wiem, jak smakuje kogel mogel. A to nie jest z jajka surowego przypadkiem? To jest surowego jajka, no. Widzisz? A nie piłem, a wiem. Widzisz? Wiesz. Wie się takie rzeczy. Nawet jak się nie piło, nie miało się w ustach. Wielu rzeczy jeszcze... Jajeczniczka też jest taka ogólnie lepka, słona, nie? Dobra. No, to zależy, jaka. Nie trzeba mieć w ustach, żeby wiedzieć, co robisz. Jest! Ubiłem na solo żuka! Żuk? A nikt tego nie widział? Nikt tego nie widział? No to kurczę, będę miał częściej chrząszcza na dowód. O, ale to mogłeś znaleźć martwego. Nikt nie widział. Ciekawe, kto by tu inny był w stanie ubić chrząszcza. Proszę bardzo, w komentarzach napisać, kto wierzy Korle, że on faktycznie ubił. Proszę bardzo. Kto ma taką wiarę w ciebie, że... Aż żałuję, że w tej grze nie ma jakiegoś takiego liczniczka, kto ile wybił danych tych. No, bo to by mogło być zaskoczenie dla wielu. Mówisz? Ja nie o każdym przeciwniku głośno mówię. A tu padają pogońce na prawo i lewo. Początek pierwsze słowa po przerwie. Ho, a ja po drodze ubiłem krzyżaka, a po drodze ubiłem jeszcze komara, a ja nie mówię, z kim walczę potem.
Aż zaraz kulankę cię ubiję. Ja tutaj trucizną zabijam, ja jestem... Ginął od trucizny, stał się trucizną. Tak bym chciał mieć na nagrobku po graniu w Grounded napisane. Tak bym chciał mieć napisane. Ginął od trucizny, stał się trucizną. To jest moje motto. Obecnie. Ja bym chciał mieć na nagrobku napisane, nie zginął, żyje. Tak. Uciekł od wszystkiego, co możliwe. Tak, uciekł tak przed na śmiercią. O, a to jest fajne. Uciekł przed śmiercią. To mi się podoba. To mi się podoba. Tu jest ja nauka, zwiedzasz już ze mną konar? Na miniaturce, czekaj, bo ja kulankę zabijam właśnie. Uuu, ale co, to na pewno... solo! Tak, ja jestem przekonany, że kulanka to leży gdzieś sobie zaczopowana. Mm-hmm. Patrz, nawet ci dam posłuchać, jak umiera. Co to było? To są dźwięki... A, czekaj, to jest mimka akurat tam gdzieś w tyle. Ja słyszę tylko uderzenie w mikrofon. Patrz, słuchaj, jak ginie. Słyszałeś? Nie. Słyszeliście? Ja nic. Na bank było słychać. Zabiłem kulankę, a teraz jeszcze zarażoną mrówę, znaczy biedronkę. Ale to czemu nie robisz tego, kiedy jestem obok ciebie, tylko robisz to, kiedy nie widać? Ja tu no widzę to, jakieś to oszustwo. Chodź do mnie, zobaczysz trupy tutaj na arenie. Ja zapraszam na konar. Będziesz miał... Czekaj, bo mi Mimka, kurczę, do kuwety narąbała. Ale jak podejdziesz do mnie blisko... Słuchaj, Mimka jest trochę jak tarczówka. No. Jak tarczówka. Jak podejdziesz blisko... To ale będzie ślisko. Ty jesteś blisko. No skręć sobie z niego i możesz z ziemi podnieść i kulankę i biedroneczkę. Niestety zobacz, nie mam czasu, bo zbieram paznokieć. Aha. Nie będę w twoje oszustwa i blefy wierzył. Kulankę ubiłem. Chyba poszedł do kuwety. Dobrze. Okej, okay, mamy chwilę solo, chwilę spokoju. Nikt nie blefuje, że zabija moby, przed którymi zwykle ucieka, więc Namy się. Eksploracja tego cudownego miejsca jest intrygująca, bo wszystkie skarby, to mnie najbardziej fascynuje, że bardzo ciężko będzie znaleźć jakieś skarby tu. Wiem też, że w komentarzach ktoś pisał z was na moją prośbę nawet, żeby pokazać dokładnie, czy powiedzieć jakieś wskazówki, gdzie dokładnie szukać tych wszystkich sekretów. Ja nie zapamiętałem, nie spisałem sobie tego, ale wiem, że podobno tutaj jest jakiś sekret, który nie będzie nam pikał, bo to jest sekret typu, o, jakiś przedmiot unikalny i weź go, człowieku, zlokalizuj, jak się nie wie, gdzie go szukać. Nie będzie łatwe, ale tutaj już się udało gdzieś dostać, więc może krok po kroczku. Zakładam, że na szczytowych, szczególnie miejscach, nie przeszkadzaj mi tu w wypowiedzi, w szczytowych dobra, miejscach może się uda znaleźć. Dobrze, że jesteś. Ogarnąłeś tarczówkę? Tak, już zbieram kulankę i zbieram twardy glut i muszle złej biedronki. Nie chcesz sobie setu ze złej biedronki zrobić? Nie ma czegoś takiego jak set ze złej biedronki. Jak jest z dobrej biedronki, to czego nie ma ze złej? No widzisz? Oszukali. Mm. Słuchaj, to ja tobie zostawiam... Chcę ci pomóc. No. Zostawiam tobie drugą część konara, ja zwiedzam tę część konara i przeszukujemy go dokładnie, tylko jeszcze naukę widzę. Kurka, okay. Dobrze byłoby po nią skoczyć. Czekaj, bo u mnie coś dziwnego biedronki robią, mrówki robią. A co one tu robią? O, jest nauka. Dobra. Joko, oj, to nie działa na nie, one są przecież czerwone. No to ładnie. Co zrobiłeś? Co popsułeś? Niebo? Siedziało na sobie, tak gdzieś na oko 10 mrówek, więc pomyślałem, że wezmę moją... No właśnie, nie wiem dlaczego, no. Na sobie, no. Taką górkę zrobiły. Więc mówię, strzelę z mojej pikantnej laski, ale zapomniałem, że to są mrówki ogniste, no. I co? Aha, że pikantna ogniste. No i niewiele im zadało obrażeń. Rozumiem. Mówi, że szukamy czegoś, tak, na konarze. Tak. Jesteś po dobrej stronie konaru. Ja jestem po złej stronie konaru, ale ja sobie wejdę na taczkę w takim wypadku teraz, skoro już tu wpadłem. Skąd wiesz, że dobra, zła? Powiedziałem dobra, zła? No nie wiem, jakoś tak uznałem, znaczy, że jak już coś zwiedziłem, to znaczy, że już jest złe. Jak jestem daleko od ciebie, to jest dobre. To jest dobre. A ja sobie pozwiedzam... O kurczę, tu kumary są. To jest huba zwiedzam, buba. Słuchaj, ty, udało mi się wbić na kosiarkę. No. O. Jestem ciekawy, co na kosiarce uda się znaleźć. To dzisiaj eksploracja mocno. Ale ty zobacz, to faktycznie odwróciliśmy postaci i odwróciliśmy zupełnie motywy też zabawy, bo... Teraz co ja robię? Ty eksplorujesz, eksploruję. Ja waleczny. A ty co ty robisz? Uciekasz. Walczysz. Ja no. Bezpośrednio, to nawet jakąś laskę coś mówiłeś, że chcesz dystansowo zacząć się bić? No, laskę mam, ale nie używałem jeszcze.
Może na drabinę da się wejść? Kurde, a może... O ja! Ty, ale mam wizję. Jak to zwykle ty mawiasz. Kurczę, no i nie wiem teraz, czy wspinać się na kosiarkę, czy wspinać się na rączkę kosiarki i zdobyć szczyt szczytów. To by było ciekawe. Aż się napiję z tego wrażenia. A, ta jest kosiareczka, już widzę, widzę. Co ty tam widzisz? Ten komin taki, no widzę, gdzie jest kosiarka. Nawet już rdzenie zbieram, bo mamy jej za dużo. Ty, idę! Idę, 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 idę. To też byłoby ładne na 69 odcinek szczytowania na kosiarce. Co tutaj jest ciekawe? Właśnie najgorsze jest to, że jeżeli są jakieś ukryte tutaj sekrety, to wiesz co, to one będą kompletnie będą nam pikać na radarach i to trzeba wypatrzeć wzrokiem i to jest najgorsze. Ja najgorsze, się... że biegam po tym drzewie i nie wiem, za czym mam się rozglądać. Za najmniejszymi sekretami, które może skrywać. Najważniejsze jest wejść na samą górę. Taki jest quest. Wejść na samą górę zwalonego drzewa, no. Tam na pieniek. Nie pod pinkiem biegać, tylko na pieniek jakoś wejść. Ale to mówisz o tym drzewie... Na tym, na którym jesteś. Zwalone? No jesteś, zwalony pień, to to. Ja myślę, że to drzewo to to, co tam ćma na nim siedziała. No to to jest to. Na jego szczycie siedziała ćma. Nie, to ćma siedziała na szczycie tego drzewa z bazą. No to ja widzę, nawet teraz napisane mam, że ćma tu jest. Widzę, że jest. Na sobie, to zobacz sobie mapę, odpal. Jest no tutaj ćma. Nie świeci mi się. No jest kwadracik ćmy. A nie, bo ja mam łuski ćmy. Nie, u mnie nie ma. No czerwony kwadracik jest na górze. No, no u mnie się nie wyświetla. Jak może ci nie wyświetlać, skoro mamy to samo zawsze przy skanowaniu? No, no kurczę, wyślę ci nagranie, aż to mi przypomnij. No dobrze, no wierzę ci, że nie widzisz, ale to dziwne. No. Ja widzę na narożniku, że jest. I tak samo na pniaku tym drugim jest. Na taczce jest, na kosiarce nie ma. To u mnie nie ma w żadnym miejscu na mapie. A może masz włączony skaner, może ci coś popsuło? Nie, nie, bo mam nawet, że łuskać my. Kurde, bym chciał wejść na ten murek, ale tu nic nie ma. Idę z drugiej strony. Zapiszę sobie, uważaj, zapisuję, jak spadnę, to będę ładował grę, więc bądź na to gotowy. Bo to szkoda czasu, będzie wspinać się znowu na taczkę. Uwaga, uwaga. Skok tu jest, dobra. Hops! Ale ładnie! Ale jak wejść wyżej? Pewnie się nie da. Da się? Nie, nie, nie! Spadłem, ale nie będę ładował. Okay. Spadłem z kosiarki. Kurczę. A może coś na tej drabince będzie? Kurde. Bo ta kosiarka jest oparta o mur. I zastanawiam się, czy da się wejść na mur. I zobaczyć, co jest za murem. Może twórcy przygotowali taką niespodziankę. Za murem, wiesz, jak w Grze o Tron. A, dobra, rozumiem. Za mur? Jak ten, The Truman Show. A, no, też może być. Za murdyzm. Kurde, może w któryś... Jezu, ale sprawdzić każdą szczelinę pomiędzy tymi cegłami, żeby znaleźć jakiś sekret? Absolutnie nie będzie nam się chciało chyba szukać każdej cegły i przeszukiwać. Ale Co my tu mamy? Ale de facto można by... Z waszą pomocą myślę, że udałoby się jakoś, chociaż gdybyście nas nakierowali leciutko, gdzie szukać, to już byłoby wygodniej. Szukaj dziury w całym. No, dosłownie. O nie! O nie, spadłem. Szkoda. A myślałem, że coś uda znaleźć. Ale może po drugiej rączce. Wydaje mi się, że druga rączka ma więcej opcji. Co? Ja na drzewo wbijam, tu po chubce sobie biegam. Hups. No, ja też idę już gdzieś wejść, bo spadłem, więc i tak muszę gdzieś wejść, żeby coś znaleźć. A tutaj? Tu jest nauka. Ouu. Nie, to jest chyba mikser. Ty! No, to miał być ten pomysł, słuchaj. Że ja chciałem jeszcze na miksera z tobą jakiegoś pójść dzisiaj obronić. Takiego podstawowego jakiegoś. Czy ja wiem? No, o nie, obudować, jestem tak. Blisko. Ćma tutaj śpi, ale to co? To tylko ta ćma, czy coś jeszcze powinienem szukać? Ćma śpi? No to bićmy. Solo ćma. No, ale jestem na szczycie, no tak, ale jak już jestem na szczycie drewna, to może bym wykorzystał to, że jestem na szczycie drewna. No dobra, to poszukaj, czy czegoś nie ma tam jeszcze, no. Jak udało ci się wejść. Gdzieś ząb mi się świeci na 3T, ale a no to nie widzisz. Widzę, gdzie ten ząb. No to gdzieś musi być w okolicy. Idę do ciebie też i spróbuję się dostać tam. Chcesz zobaczyć, gdzie jestem, gdzie ty jesteś? No gdzieś na szczycie jesteś. A, ty tam. No ja będę wchodził dopiero. A dobra, na widzę, ten złoty korzeń. Ząb tu jest. Jest? Złoty no to ząb. Bierz. No. Bierz złotego zęba. Bo ćma się nie agruje, dopóki jej się nie wkurzy, nie? Jak jej nie trzepniesz, to będzie spokojna. Ty jesteś po tej stronie, dobra, to tutaj wejdziemy. Czy się najem? Dobrze! Leczaczek tylko trzonowy. Tyle i aż tyle, no. Tylko czy coś jeszcze stąd płynie, jak już jestem na szczycie? No...
gdzieś jest jakiś coś sekretnego schowanego, tylko nie wiadomo, czy na szczycie, czy sekretne dziadostwa są schowane gdzieś indziej niż na szczycie. Mogą być schowane gdzieś pod Konarem, obok Konaru, znaczy, na ściance Konaru. Znaczy, bo mnie mocno tam masz taki, widzisz, łuk z tego drewna, to może po tym łuku trzeba było przejść górą. Nie wiem, no właśnie chodzi o to, żeby dokładnie zbadać ten Konar. Ale z drugiej strony mam tutaj ćmę, to fajnie by było ją dziabnąć. No to na pewno, a to co, nie możesz ją powalczyć z nią i zabić ją i idziemy dalej? A nie chcesz zbadać tego drzewa lepiej? No chcę, ale powiedziałeś, że chcesz ćmę zabić. No też. No to dawaj ćmę. Dobra, tak coś to mnie podnosisz, tak? No, nie dojdę teraz, jest jeszcze szybko do ciebie no, teraz. No to właśnie, to o tym mówię. No to co, sam solo ćmy nie zrobisz? A ile razy swoją ja kosą? Podnosiłem, jak robiłeś? Ćma nie jest na kosę, ale... Oj. Ale masz łuk. Kuszę. Ulepszoną. Zaraz ogarnę temat. To jest taka fajna dziura, a, że... zniszczyło ona mi się. Nie zmieści chyba w nią. O dziwo, przydało mi się ta twoja zapasowa latajka, bo już mi się pierwsza zepsuła. Wiesz. O dziwo. Wreszcie jakiś prezent, który się przydał. Jak ty wszedłeś na ten Konar? Gdzieś tędy pewnie. Ja liczę na ciebie i na twój gen eksploracji, że znajdziesz ten sekret skryty w ale tym wiesz, Konarze. Jak mam walczyć z ćmą... Dobra, poszło. Jeden strzał już jest. A ćmą to brzmi trochę po francusku. O kurczę, a ja nie wziąłem tych! Nie mam koktajli, ale może jak w dziurze będę siedział, to mnie nie zobaczę. Gdzie jesteś? Idę, tylko ja szukam wejścia. No to gdzie ja jestem, miałeś czy ona? Właśnie, bo to mówię, że coś robiłeś, jakieś żarcie. To dostarcz żarcie. No ja mam żarcie, to prawda, ale to musisz ze mną się drugi spotkać. Drugi raz dałem się na to oszukać. Na co? Że dostarczę żarcie, ale nie dostarczę jednak. Kurczę, tu było łatwiejsze wejście, a ja tam się męczę. A ty wszedłeś na ten... Aha, tu musiałeś wejść. No, musiałeś jakoś Czekaj, bo ja szukam gdzieś kryjówki. No nie! No bijmy! Spadłem z Konara, no i to i widzisz, a tak mogłem sobie ładnie eksplorować, to sobie wymyśliłeś, że masz z ćmą walczyć. No walcz, zabij! Spadłem na dno. Od tego zależy twój nowy set, chciałbym zauważyć. Powiedział to gość, który się nie rusza, jak się nie nażre kotletów z czarnego żuka i innych rzeczy, no. Ale nie żre takich rzeczy przed walką z podstawowym przeciwnikiem. Ja to żre tylko na legendarnych bossów, cytuję od ciebie. Nie żre wcześniej niczego. Na zwykłe głupoty, jak ćma. Pfy. Ja mam na liście, wiesz co, ja nie wiem, czy ty przy tych kartach nie piszą, czekaj, pokaż kartę, dane, karta. Może tu trzeba wskoczyć. O, tu jest. Co jest? Powiem ci tak. Ale co jest napisane? Jaką kartę? Przy kartach masz, ile masz zabite. Zabiłem na przykład dwie matki roju. No. Zabiłem 56 kleszczy. A, i chcesz to sprawdzić, czy masz zabitych kulanki i tak pięć dalej. Pięć czarnych wdów, ale to chyba nam razem liczy. Raz liczy. To oszukane. Nie wiadomo, kto zabił. Ty, ale którą, no. Z którą stroną wszedłeś na górę? Chyba z drugiej strony drugą, korzenia. Drugą, no. Tam było jakieś przejście, znalazłeś, tak? A nie, czekaj, wiesz co, to, ale później takie grzybki widziałem wystające. Po grzybach po tych chodziłeś? Oj, no. Ale to po drugiej stronie muszą być grzyby, tu nie ma grzybów. A nie wiem, ja wiem, że tam gdzieś po grzybach biegałem. Bo tu nie ma grzybów w każdym razie. Wyżej. Chyba szedłeś po zewnętrznej stronie. A, no po zewnętrznej są grzyby, no. Tak. I twoje strzały, przy okazji. Jeszcze. Kurczę, i teraz tak ładnie byłem na szczycie, a teraz się trzeba ponownie. Co jest? Żyję, ale jestem w takim miejscu, że chyba stąd już nie ma dla mnie ratunku. A nie masz już latania? Mam latajki. Dobra, mam. Jestem z powrotem na grzybie. O panie, jak tu się ciężko wchodzi. No widzisz. A ty mi kazałeś iść sobie, powalcz tam. Ale to jak, jakim cudem spadłeś walcząc z ćmą? Uderzyła mnie. Och nie. A, bo ona robi taki sryw. No. Trafi, faktycznie. Dobra, słuchajcie, jako że nam czas się już na nagranie kończy, a ja tutaj ambitnie zacząłem budować, słuchajcie, na korzeniu różne rzeczy. I tutaj, o właśnie, jest. Pierwsze schody są zbudowane. Aha, tylko teraz muszę odłożyć tę łodygę, bo nie ma teraz miejsca na nią. Więc chcieliśmy się wspiąć tutaj. Zobaczyć, co jest na górze. Pogoniec! To dobra, easy. Siekierą go, dawaj go tam kosą, stłamś. Przecież wiesz, teraz co ja to nie jest mam pogoniec? Mitrytatatyzmu odpalonego. Ja też nie. Ja nie zjadłem żuka, aha. Kotlecików. Kotletu z żuka, kurde, jadłem raz.
I to wtedy, kiedy nie walczyliśmy z niczym, bo wszystko zginęło szybko. No bo świetny pomysł był wtedy, no. Więc ogólnie chcemy wbić... Mam na ciebie prezent, no. Chcemy wbić na górę tego... Taki cel obraliśmy, żeby wbić tam na górę, ale no nie jest lekko, nie jest łatwo. Chodzą takie szmergle co chwila, próbują nas mam bić. Mam dla ciebie coś tu, na mchu ci dam. O, oho, na mchu mi dasz? Mhm. Na razie to ja muszę pozbierać rzeczy, żeby wyjść stąd. O, mam cztery, to jeszcze jedną trawkę. Nie chcę tego, chcę trawę. Więc na koniec naszego odcinka dzisiejszego chcę wspiąć się... Co mi tu dajesz? Co? Nie wiem, co mi dałeś, idę. Zgrubą. Jeszcze nie dałem ci nic. To dobrze. Idę dokończyć naszą... Magnum opus. No to jeszcze daleko Schodum od... Schodum opus. Ani magnum, ani opus. Najwyżej może być, nie wiem, magnetyczny opos. Prędzej. Skakiwanie tutaj... W ogóle po co ja budowałem całą tę część, nie? Skoro można było zrobić tutaj cyk i... Aha, to już wiem po co. Bo tu się spada na ryj. A, to od razu ci trawę też wziąć jakąś? A weź, bo cholera wie, czy się nie przyda. No, nie ma co iść na pusty przebieg, ale... No, no. No właśnie tutaj... Ten projekt... Projekt był robiony na szybko. Mhm. I nie jest jakiś super. Ale... Ale celem jest to, żeby... Przede wszystkim o, tutaj się dobrze się bawić. Skakuje, dobrze bawić, dobrze się pobudować trochę nawet dalej z tej trawy. Musimy mieć przy sobie łupinki i cegły, jak będziemy coś budować kiedyś, bo to wtedy można budować inne rzeczy. To no, nie chodzi świetnie. O to, żeby wejść na szczyt. To chodzi o to, żeby się dobrze bawić. Tak. Oj, uderzyło mnie i rzeczywiście straciłem. Czekaj, bo mnie... Potrzeba ale co, jednej nie trawy. Trzeba więcej trawy? Potrzeba a, no jednej widzisz, trawy. Trzeba. Czy ja spróbuję bez trawy? Kreszczem pobiję. Okej, okay, jestem. No, ja ale się przyda, ale mimo wszystko się przyda. A, myślę, jeszcze że jedna trawa. Na szczycie. Jestem, ale się przyda trawa, żeby być bezpiecznym z wejściem tutaj na przyszłość. To czekaj. O kurcze, I'm the king of the world! Pewnie było łatwiej wspiąć się, wiesz co, na dole, zbudować jakąś drabinę i stamtąd iść, ale... Tutaj gdzieś klikał... No, zombie. Ja jestem content. Ja jestem zadowolony. Mam to, co chciałem. Jest zombie. Jest na górze, to co mówiłem. No i... Ale co, jest tam coś jeszcze? No właśnie patrzę. No właśnie patrzę. Masz jeszcze tę trawę ze sobą, mam nadzieję? Wzięte więcej? Niosę w ręce, no, a co? Dobrze, to nieś, bo jeszcze zobaczymy jedną rzecz. Ale to jedno, to dokończyć tę budowę, to co robiłeś? A ile masz traw w ręku? 5. To jedną możesz, bo ta jedna trawa jest potrzebna. To możesz. Co ty tu zrobiłeś? Tu trzeba tak niebezpiecznie skoczyć. A doskoczę? Dobra, doskoczyłem. I ja tutaj zrobię nam... Nie, Dunderliona odpaliłem, Dunderliona, bierz trawę, dobra. Jestem, spokojnie, z powietrzu ściągnąłem trawę sobie, wyobraź, no. To chodź, wspinaj się, chodź. Gdzie ty masz tutaj? Ale tego to żeś nie zrobił nigdy, że w powietrzu leciałem i upadając to zbierałem prawda. Dunderlionki, no. Tego nie osiągnąłem znaczy, w życiu. Trawę zbierałem, a ja gdzie tu jest wejście dalej? Tu jest wejście. Dasz radę, ty nie takie wejścia znalazłeś? No tak. Poradzisz sobie, a ja se tutaj popatrzę, czy nie ma czegoś na tym korzeniu. Gdzie ci tę trawę dostawiać? To tworzysz, tam, gdzie, rozumiem, tam, gdzie na są. Drugą stronę? Tam są takie ułożone dwie gdzie konstrukcje. Masz? Szukaj, po drugiej stronie. Jest ustawione. A dobra, jest coś. I trzeba dołączyć. Jest, policzę mamy. Na to, że tam coś będzie może, a to może po tym liście nawet się dało? Cholera wie jak tutaj, może wymyślili jakieś wejście. Czy wystarczy nam tego skoku, żeby przejść na drugą stronę? Nie obliczyłem. Nie obliczyłem. Nie patrzyłem, ale może się uda, no weź spróbuję, jak nie to pójdę po trawę i wejdę tu z trawą. Więc zobaczmy. Nie, chyba powinno dać radę, no. Można było na damy radę. Tego czegoś hoppa! Jest! Cukierek! Dobra, co, znalazłeś coś? Cukierek. Aha. To zawsze coś. Zawsze coś. To zobacz, czy kluczyków nie ma, coś na chciałeś. Nie? O, że lepki kluczyk czekaj, będzie to gdzieś pod tu. Pod tymi warto szukać. No. Za dziurami. Może gdzieś klucza schowali. No mam nadzieję, że dali tu coś więcej, no bo kurczę, taki szczyt może osiągnąć. Może to, żeby wejść po cukierek. Znaczy wiesz, plus jest taki, że stąd jest dużo łatwiej wejść na każdy inny fragment drzewa. Tak. W razie czego można się szybko przenieść. Widzisz coś ciekawego? Nie. Też włączę sobie lampkę już. Wezmę też coś, co nie będzie mi przeszkadzać. Wezmę też, o, pochodnie. O, jest maksymalnie oświetlenie. Widzisz, co twój Max powiedział? Co? Można być mądrym, mieć farta, albo założyć pancerz. Ja wybieram pierwsze, ty wybierasz ostatnie. On tak mówi od samego początku tej serii, nie wiem, czy zauważyłeś? Nie wiem, początku ale... gry.
ale teraz pasuje bardzo do naszego stylu. Mówisz? No. No kurczę, powiem ci, że smutek mnie trochę tutaj. Zdobyliśmy tylko, znaczy zdobyliśmy szczyt, zdobyliśmy cukierek, zdobyliśmy ząbek, ale gdzie jest tutaj jeszcze jakiś tajny sekret? Słuchajcie, dopóki, znaczy też jest plus taki, że możecie teraz spokojnie pisać w komentarzach, bo zanim będziemy siadać do nagrania, to już będziemy mogli poczytać wasze komentarze i może nas nakierujecie, gdzie tutaj coś, jeżeli jest, to gdzie jest? Gdzie można znaleźć jeszcze coś na tym korzeniu? Bo czuję, że jestem blisko, ale jednocześnie jest zbyt ślisko. No mamy dojście z każdej strony do niego. Teraz mamy. Mamy zbudowane wejście. Mamy. Tak jest. Do ćmy, a do ćmy nie mamy dojścia, bo nie z tej strony. Nie, no to ćmy też z góry. A, no tak, bo tam nie ma. Najlepiej jak to przy niej jest tam właśnie te. No jest sekret. Ten szczyt ćmą. Myślałem, że jeszcze ćmy właśnie kropniemy, ale kurczę. A ty szedłeś tam niżej, też nic nie ma na niższych korzeniach? Nie, po tej stronie na niższych nie. Ale w sumie obszar ćmy jest jeszcze do przebadania, no bo właśnie. Ja tak no, długo nie biegałem tam, jak byłem. Nagrodą może być sama ćma, a może jednak jest coś więcej. Więc szanowni państwo, jak wam się podobało? Zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Mamy zbudowane wejście, co prawda nie jest jakieś może perfekcyjne, ale jest, działa. A jak coś działa, to nie jest głupie. Zaczyna mi się podobać, bo to jest moja budowlana domena. No. Więc może tak buduję z tym zamysłem te wszystkie konstrukcje. Może, kurczę, uda się coś tu zlokalizować, coś znaleźć w tych wszystkich wypustkach tego tutaj cudownego korzenia. Próbowaliśmy, szperaliśmy. No jestem koło, nie jestem, szkołaćmy. Może gdzieś jest. Może nie. O, tutaj są takie, zobaczcie, zakamarki, gdzie ażby, kurczę, człowiek chciał wejść i coś znaleźć, ale nic nie ma. Pełno takich tutaj jest, takich przestrzeni, no. ale no. No pamiętajcie, że jeszcze te grzyby koło ćmy są obiecujące, bo tam można też się trochę pogubić, trochę pobiegać. No jak powskakiwałeś po tych grzybach i udało ci się wejść na górę, znaczy, że ale się nie byłem z każdej strony. A no właśnie. Ale tam były jeszcze grzyby prowadzące na drugą stronę, więc to może tam się kryje ten sekret. Ja spróbuję jeszcze odnaleźć ten komentarz kolegi, który pisał nam jakieś takie lekkie wskazówki, gdzie można tego poszukać. Może to nam trochę też pomoże w zlokalizowaniu. Wyjdzie, że jednak chodziło o te drzewo, o ten konar tam pęknięty, a nie ten zwalony. To byłoby najgorzej, jeśli chodziło o tamten, a nie ten. No. Ale przynajmniej mamy jakąś eksplorację, coś porobiliśmy, więc to tyle na dzisiaj. Dojście do ćmy. Dojście do ćmy jest, ćmy też trzeba ubić, zrobić i ten secik i zobaczymy co dalej. Trzymajcie się, wielka piona. No i jeszcze kosiarkę mam niezwiedzoną, nie? Poszedłem tam na górę, jeszcze można kosiarkę pozwiedzać, to też z tego konara można by zobaczyć, więc akurat dobre miejsce, żeby stąd kontynuować dalej naszą eksplorację tego miejsca i zobaczymy, co się uda znaleźć. Tymczasem wielka piona, trzymajcie się i do zobaczyska już jutro u Korle. Cześć! Hej, hej, hej! Stamina, mina, he, spacja, spacja, stamina, mina, zaginęła, ała, boli, ała. Spacja, spacja, stamina mina zaginęła. Wow, i jeszcze jeden strzał. I jeszcze jeden strzał. Yeah! Trzymaj bloka! Pyk. Zieleniak jeszcze skacze na mnie. Nie! Boże! Pi, koktajlem! O. Trzymaj bloka! Syk, sześć, pyk, sześć, pi, koktajlem. Yes! Nie, Dunderliona odpaliłem Dunderliona. Bierz trawę.